Siemaneczko, siemaneczko. Dzisiaj nastrój na 100%, no bo popatrzcie, wiosna pełną gębą, niebo czyściutkie, pszczoły pracują, drzewa zaczynają kwitnąć, no po prostu żyć nie umierać, gdyby nie to, że w przyszłym tygodniu, w połowie, no coś się z pogodą ma popsuć i mają jeszcze podobno gdzieniegdzie przymrozki wrócić. Może to będzie taka wczesna, zimna Zośka. Ale najpierw idziemy podnieść nogę, bo to jest najważniejsze rano. No i w międzyczasie zobaczcie, co robiłem w zeszłym tygodniu, bo już zdążyłem zdemontować styrobudę i wyjąć rośliny. No to miłego oglądania, wracam za chwilę. Wiem, że z telefonu zoom nie będzie zbyt fajny, ale zobaczcie szczyt góry. No i tam jeszcze sporo śniegu jest. Ta piękna pogoda dzisiaj, przynajmniej u nas. Na ogół świeci słońce, ale czasami jakaś chmurka przyjdzie. Ogólnie jest fajnie, ale wiem, że u większości z Was nie, bo w centralnej i północnej Polsce leje. Tylko właściwie ten kawałek Śląska tu jest taki, że pogoda dopisuje. Nie wiem, jak będzie jutro. Zobaczymy. W każdym razie dziś zabrałem się za robotę. Wycinam stare drzewa z sadu. Zresztą widzicie, ten na przykład jest zupełnie już suche. Tu jest taki pasek drzew owocowych. No i część z nich nie owocuje, są już stare lub zupełnie suche. Mnóstwo dziczków wyrosło. Potrzebuję trochę miejsca, bo mam kilka drzew, które przesadzam z miejsca, gdzie teraz panele fotowoltaiczne zakładam. Tam miałem posadzone jabłonki. Są na tyle młode, że jeszcze je zdążę przesadzić. No i jakąś czereśnię mam jeszcze do przesadzenia, więc tego miejsca troszeczkę trzeba. Ja się biorę dalej za cięcie. Trzeba przemielić te gałązki drobne, pociąć na klocki. Jest tu tego trochę. Właściwie muszę to wszystko tutaj wyczyścić. Ja tnę grube, a żonka tnie drobne. Także do roboty. No i zobaczcie. Czereśnia. Zwykła nasza rodzima czereśnia. Wcale nie jest jakaś bardzo duża. Jak drzewko było kupione, no to co najmniej było dotąd. No podrosło może z metr. Troszkę się rozgałęziło. 4 lata jest już w gruncie, więc nie tylko drzewa tropikalne rosną pomału. Fakt, że w doniczce zawsze jest wolniej, ale i nawet nasze owocowe drzewa wcale jakoś tak nie śmigają, pomimo tego, że mają dostęp do składników mineralnych dużo większy niż doniczkowe, no bo rosną na stałe w gruncie. Tutaj ładnie pąki kwiatowe się już zawiązały, jest ich mnóstwo. Tu jest druga czereśnia i trzecia. Czwartą posadzę tam dalej, no ale najpierw muszę się uporać z sadem. No i czas zdemontować domek steropianowy. Zobaczcie, zapomniałem podlać wielkiego cytrusa. Ale ze mnie gapa. Wczoraj jeszcze wszystko wyglądało ok. Wyciągam po kolei rośliny. Zobaczymy, co uschło, a co nie. Więc do dzieła. Nieśpliki. Mój największy, taki, którego wykopałem w Grecji gdzieś przy drodze, jako malutką sadzoneczkę, ma już chyba z 7 lat. Musiałbym się dobrze zastanowić, to może bym zliczył, ile może mieć lat. I teraz co roku bardzo przyspiesza. Na początku nie rósł zbyt szybko, ale teraz już to się zmienia. Zobaczcie, jakie ładne tegoroczne odrosty listkowe. I o ile słońce ich nie spali, no to jeszcze trochę urośnie. Jest w donicy. Kusi mnie, żeby go w przyszłym może roku posadzić do gruntu. Tylko że gdyby kwitł, no to by musiał być w jakiejś budzie, tak żeby owoce się nie przeziębiły, bo kwitnie jesienią. No i z owoców nic by nie było, gdyby temperatura spadła poniżej zera. Tutaj drugi, jest to szczepiony, kupiony, dość duża już roślina, no i liczyłbym, żeby w tym roku jesienią zakwitł. Zobaczymy, czy się uda. Owoce ma bardzo duże, taka szlachetna odmiana. No a tutaj taki maluch, na którym robiłem testy w tym roku. Co prawda nie był na zewnątrz w zimę, bo był też w tej styrobudzie, ale wyjąłem go już po tych największych mrozach i spokojnie załapywał o poranku minus 7 stopni. Tak jak to się kilka razy zdarzało, zresztą też całkiem niedawno. Co potwierdza, że te rośliny na dworze sobie radzą bez okrycia właśnie do minus 7, minus 8 stopni. Bez zniszczenia liści. Mają większą wytrzymałość, ale to już potem dochodzi do zniszczenia liści, stożków wzrostu, podobno nawet do minus kilkunastu stopni. No a tutaj mamy kuflika, jeszcze korona jest związana, zaraz rozwiążę. Zaczynają się tworzyć stożki wzrostu, tu takie pierwsze kwitnienie zimowe, ale ono się nie udało. Myślę, że on powtórzy jeszcze
kwitnienie. Przycięty jesienią dość intensywnie po to, żeby się dobrze rozkrzewił. No i to jest dowód na to, że ktoś tam gdzieś na kanale podawał, że kuflik w zimę musi mieć ciepło. To nie jest prawdą. Wystarczy mu temperatura powyżej zera. Właśnie wręcz przeciwnie, powinien mieć chłodno, żeby nie zakwitł nam zimą, tylko dopiero wiosną. No i właśnie teraz można się będzie spodziewać, że z tych pąków wyjdą wiosną kwiaty. U podstawy moje małe sadzonki liścia laurowego. Sporo ich. Mam też dwa duże liście laurowe. Robiłem test wytrzymałości na chłód i zgadza się. Liść laurowy może rosnąć u nas w gruncie, byle jest przykryty w jakiejś styrobudzie, na przykład z palmami czy z czymś takim. Także bardzo fajna ciekawostka, no bo jest to roślina, która nie rośnie w naszym klimacie, ale gdzieś tam chyba we Włoszech rośnie naturalnie w gruncie. Także no, wytrzymałość do zera jest sprawdzona. Można by było się pokusić w przyszłości o testy jakieś na mróz. Choć przypuszczam, że listki by były uszkodzone, ale sama roślina może by przetrwała. Następny ze starobudy wychodzi daktylowiec kanaryjski. Jest to palemka kupiona na marketowej wyprzedaży. I tu jeszcze raz chciałem Wam pokazać, co się dzieje, jak kupujecie duże palmy na wyprzedaży. Bo z tymi mniejszymi, małymi problem jest mniejszy, ale duże palmy są wykopywane z gruntu, są obcinane korzenie. Ja to pokazywałem w odcinku z zeszłego roku z jesieni. Palma z wyprzedaży, ja ją kupiłem za 200. Ona była raz większa, jak ją kupiłem, ale się zdegradowała, bo nie miała czym karmić korony, nie miała korzeni. Zewnętrzne liście poodpadały, poodcinałem je, uschły. Zostały tylko chyba dwa. No i tak przez 2 lata się nie ruszało to w ogóle z miejsca, nic a nic. Stało to całkowicie bez ruchu. Ona wtedy sobie odtwarzała bryłę korzeniową i dopiero w zeszłym roku te kilka liści, które widzicie, się pojawiło. Chociaż one są takie, widzicie, nie do końca rozwinięte. Także to też świadczy o tym, że palma jeszcze choruje, myślę, że dopiero teraz, w tym roku, ten system korzeniowy ją będzie mógł odpowiednio karmić. U mnie w takiej donicy przezimowała w niskiej temperaturze, tak jak, nie wiem, czy już mówiłem, w okolicach 0 stopni w tej budzie było całymi tygodniami, także daje radę. Natomiast te palmy nie znoszą mrozu. Co się przekonałem na mniejszych egzemplarzach, zobaczcie teraz właśnie, widzicie martwe palemki, które miałem z wyprzedaży i padły, bo zapomniałem ich na dworze przy minus 3 stopniach o poranku. Wszystkie padły, nie udało się ich odratować. Takie duże palmy minus 5 stopni o poranku, ale tylko o poranku, gdyby ten mróz dotarł do serca palmy, do środka, no to ona niestety nie przeżyje. Czyli one są tylko, można powiedzieć, przymrozko odporne, a nie mrozoodporne. No i trzeba je zdecydowanie u nas chować. No i palma druga, która jest już znacznie większa, zresztą widać po tej nasadzie tutaj, ta. Różnica potworna, obie palmy były mniej więcej takie same, tylko że ta z lewej miała lepszy system korzeniowy, mniej zniszczony, a ta z prawej ten system miała mocno ściachany. No i tutaj szybciej się ten system odbudował, widać, że korzenie wypycha nawet dołem. W tym roku jeszcze w doniczce, co najmniej w tym roku, bo mam na nim ekstra miejsce, ale to wiecie, mam jeszcze inne rzeczy do zrobienia. Jak to pokończę, to muszę tam sobie coś ogarnąć i może pójdzie na stałe do gruntu. Jest dużo większa, nie rośnie też zbyt fajnie. Takie te liście są krótkie, przypuszczam, że to jest kwestia uprawy właśnie doniczkowej. Spróbuję więcej trochę nawozić w tym roku, spróbuję dać też trochę większą kastrę, jak gdzieś znajdę, bo ta i tak już jest duża. No i zobaczymy, czy liście się trochę powydłużają, ale tworzy już taki fajny pieniek na dole. Dzisiaj mamy jeden z cieplejszych dni tego roku. Styrobuda już prawie pusta, plecy mi słońce rozgrzewa. No i cytryna, którą muszę teraz wyjąć, którą trochę podsuszyłem. Wczoraj jeszcze nie wyglądała w ten sposób, jak tu zaglądałem. Ziemia nie jest jakoś tam bardzo sucha, ale cytryny, cytrusy lubią sporo wilgoci. No i tutaj pytanie dla tych z Was, którzy uprawiają cytrusy tak bardziej profesjonalnie. Co byście z nią zrobili? Bo wydaje mi się, że ona nie będzie kwitła. Nie będzie kwitła ani w tym roku, ani w następnym, a może nigdy. Bo tak to już z cytrusami jest. Czasami jak się dobrze trafi, to potrafi zakwitnąć w kilkanaście lat. Z pestki oczywiście. No a tutaj drzewko wyhodowane z pestki i może nie zakwitnąć teoretycznie nigdy. Czytałem o przypadkach, gdzie 20 parę lat i drzewa nie kwitły.
Więc tu tak samo może być. Czy tak duże drzewo byście szczepili? No ja się tak zastanawiam, czy nie szczepić ją na oczko, czy na tych grubszych pędach po odżywieniu rośliny nie wszczepić gdzieś właśnie na przykład cytryny Majera albo jakiejś. No i potem jak te oczka się przyjmą, nie poobcinać tych gałęzi tuż powyżej oczka, żeby to pobudziło do wzrostu. Na pewno drzewko zostanie ogołocone i to bardzo, bardzo. I na pewno trzeba by było to robić etapami, a nie wszystko na raz, tak żeby obcinać też to wszystko etapami. Co wy byście zrobili? Dajcie znać w komentarzu, jestem ciekaw. Zobaczcie górę, jak przesuszona. No wszystko przez to, że bardzo blisko jest szyba na górze, trochę jest po prostu podjarane. Trzeba by wziąć sekator i to przyciąć. I to też trochę bardziej skłania mnie do szczepienia tego drzewa, bo i tak by się to mocno poprzycinało. Właśnie na tych grubszych pędach, gdzieś tutaj na przykład. Gdzieś tu jakbym ją poszczepił. No to może by coś z tego, kurczę, było. Nic, trzeba się zastanowić, zobaczymy co tam napiszecie w komentarzach, bardzo, bardzo jestem ciekawy i na dniach już jakąś decyzję muszę podjąć, ryzyk fizyk może. No a tu właśnie palmy, które były w Styrobudzie, palmy, o których wspominałem, kupione na jesiennej wyprzedaży i tu przestrzegam Was przed kupnem takich palm, to nieważne, że one były na jesiennej wyprzedaży, możecie je kupić wiosną, latem, niczego to właściwie nie zmieni. Popatrzcie, tą nawet przenieść jej nie umiałem, bo ona po prostu jest bez systemu korzeniowego, o, nie chcę za bardzo ruszać, bo młode korzonki się tam może tworzą i żeby się nie uszkodziły. Ona stoi na słowo honoru, więc muszę ją za chwilę prętami przykotwić do ziemi, bo najmniejszy podmuch wiatru by ją po prostu wywrócił, już nie mówię o samej doniczce, że jest mała. Doniczki zostawiam małe, bo nie ma znaczenia jakie one będą, one muszą najpierw wytworzyć wstępny system korzeniowy, myślę, że z rok albo dwa. Potem dopiero mogą trafić do gruntu, najpierw trzeba je po prostu wyleczyć, o ile w ogóle się to uda. Dlaczego Was przestrzegam przed kupnem? Palmy, które trafiają do nas, do Polski, są wykopywane z gruntu, one sobie rosną w gruncie. Po chamsku je wykopują, obcinają korzenie i moim zdaniem proces jest następujący. Wykopanie następuje gdzieś w okresie zimowym, wczesnowiosennym. Trafiają do takich donic, wzmacniają je kratownicami drewnianymi na ogół, żeby się nie wywróciły, bo korzenie są po prostu obciachane. I gdyby te palmy trafiły gdzieś do krajów śródziemnomorskich, to tam wysoka temperatura i dobry klimat spowoduje, że po odchorowaniu na pewno dałyby sobie radę. Ale u nas nie jest tak dobrze, bo u nas takiego lata jest tylko no tam raptem 3-4 miesiące, takiego prawdziwego, gdzie jest duża temperatura nawet podłoża, żeby ten system korzeniowy się rozwinął i one nie mają tak dobrych warunków, żeby się naprawić po tym ścięciu korzeni. Ogólnie to wygląda tak, co zresztą pokazałem w odcinku pół roku wcześniej, że korzeń, który jest obcięty, jeszcze przez jakiś czas karmi palmę, powiedzmy sobie pół roku, niecały rok, ale w międzyczasie gnije. Gnije, bo w miejscu przecięcia zaczyna go zgnilizna drenować jakby od środka. Tworzą się takie puste rurki z tych korzeni, puste w środku. Wewnątrz jest taka miazga, która przypomina trochę wnętrze ziemniaka i ta miazga właśnie gnije. W międzyczasie palma tworzy jakieś małe, nowe korzonki, ale jest ich za mało, czego efektem jest obsychanie korony, ale obsychanie dopiero po jakichś 8-9 miesiącach od wykopania, więc jak kupicie wiosną ze świeżych dostaw, to właśnie jesienią część z tych palm zacznie Wam usychać albo stracicie je całkowicie. W tej chwili wyglądają tak, właściwie te stożki wzrostu stoją w miejscu, one się nie ruszają od jesieni i podejrzewam, że w tym roku się nie ruszą za bardzo. Może dojść do gnicia wnętrza, bo jak palma się nie rusza z miejsca, nie rośnie, no to grzyby będą sobie hulały i niszczyły ją od środka. No i będzie niezły fart, jak uda się je, że tak powiem, naprawić. Nie kupujcie palm, które są świeżo sprowadzone. Mowa tu o dużych egzemplarzach, bo te malutkie takie, to jasne, one sobie dają radę, ale duże palmy, takie z już włochatym, grubym pniem, nie za bardzo. To są wszystko przykłady właśnie takich palm kupionych. W sumie wszystkie cztery są w tak kiepskim stanie. Tamta była w najlepszym, a te wszystkie... No oczywiście, że to co na wyprzedaż zostaje to jest najgorsze, bo klienci wybierają, ale na początku jak one przyjeżdżają wszystkie wyglądają tak samo. Ktoś musi kupić.
te palmy zniszczone. No tutaj ryzyko może się opłaciło, bo była to przecena 1/4 ceny, o ile dobrze pamiętam. Więc jeżeli one odbiją po 2 latach, no to spoko. No ale 2 lata takie kije, nic fajnego. No i zobaczcie, bo palemka w sumie to wypadła mi z tej donicy, jak ją przenosiłem. Nadal systemu korzeniowego nie ma. Nie ma młodych korzeni. Wszystko to jest stare i zgnite. Nie ma młodych, żółtych korzonków. Kiepsko to po prostu wygląda, bardzo kiepsko. Za chwilę się zabiorę za jej ponowne włożenie do ziemi i usztywnienie. Muszę ją usztywnić takimi prętami, jak zrobiłem to tutaj, żeby się nie wywróciła w czasie wiatru. Jest to przykute do ziemi. Donice, tak jak mówiłem, małe, bo to nie ma znaczenia. One muszą najpierw cokolwiek puścić, a tak to przynajmniej łatwo mi się przenosi. No i tak naprawdę ten rok będzie decydujący, jeżeli do jesieni nie uschnie któraś z nich, albo obie. To powinny dać radę. Na ile obstawiacie? Ja obstawiam, że 3 lata reanimacji co najmniej. Dopiero w 3 roku może puścić kilka liści, a taka palma powinna w ciągu roku ich wypuścić około 10, nawet kilkunastu. Kiepsko to wygląda. No a to ta palemka, którą wam pokazywałem, którą też kilka lat temu na wyprzedaży kupiłem, ale kupiłem takiego malucha o połowę mniejszego niż teraz. W pierwszym roku faktycznie trochę odchorowała, chociaż nie aż tak źle, bo tam jakiegoś jednego liścia wypuściła. W drugim roku tych liści było już kilka, w trzecim no już prawie 10. Teraz będzie chyba 5. rok. Jak ja ją kupiłem, to gdzieś w tym miejscu miała liście, więc to była z takich małych palm. Odchorowała, na pewno odchorowała. Ale teraz już rośnie ładnie, jest w dużej donicy i jeszcze sobie tak posiedzi co najmniej rok. Te trachokarpusy to są jedne z lepszych palm, bardziej mrozoodpornych. Tutaj wystawiłem ją, pamiętam, chyba w lutym na zewnątrz i od lutego tu stoi. Tylko w tych największych mrozach była w garażu. No i sobie daje radę. Od wiosny puściła już chyba z 2 liście. Ten, zdaje się, że ten się rozwinął do końca i stożek wzrostu jest nowy. Także fajnie to rośnie. Minus 7, minus 8 była tu na dworze, nic się nie działo. Trochę liście tak wyglądały podejrzanie zeszklone po mrozie, ale to się naprawiło i żadnych tutaj strat właściwie nie ma. Zaraz ją biorę na taczkę, wywożę ją w miejsce, gdzie będę basen wiosną rozkładał. Więc takie malutkie palemki są ok. Ja zresztą kilka sztuk takich mam wyprzedażowych, które u mnie są już parę lat, ja wam je pokazywałem i one też mają piękny system korzeniowy, no bo są już u mnie. Ale w tym roku muszę się ich pozbyć, bo jest, nie mam gdzie tego dać, nie mam co z tym robić. Co ci się tak chce spać? Przecież już jest 9. No i tak to wyglądało tydzień temu. Styrobuda rozmontowana. Jeszcze muszę posprzątać po tym wszystkim. Rośliny już są na zewnątrz. Wyjąłem też cytrusy, ale cytrusy to jest osobny odcinek. Jakoś to muszę zmontować. Dzisiaj zabieram się za sprzątanie wokół domu, bo mam niezły bałaganik. Bardzo dużo się nazbierało różnych drobiazgów porozrzucanych jeszcze po jesieni, jakieś doniczki, wiecie tam. Także trochę chcę to ogarnąć. Być może przekopię grządkę. Muszę też wkopać w grządkę siatkę taką stalową, no bo już 2 lub 3 lata z rzędu nie zdjąłem z grządki żadnego warzywka, niczego, bo wszystko co wysiałem, no to systematycznie znikało pod ziemią w jakichś tajemniczych tunelach. Więc możliwe, że też się za grządkę zabiorę. Zobaczymy, na co czas pozwoli. Wyjąłem też parę roślin. O, sarenka. Leniuchy, leniuchy. Wyjąłem też parę roślin. No i te roślinki muszę schować do cienia, bo teraz są w słońcu i się smażą. I przy takim słońcu to one długo nie pociągną. Myślę, że oprysk też na tarczniki, bo widziałem tam jakieś pojedyncze sztuki. A teraz idziemy na psie śniadanko, nie paki? No to idziemy.
No i wyjąłem palemki z mojej domowej zimowni. Stan taki sobie, żaden szał. Zresztą w zeszłym roku one już nie były jakieś zbyt fajne. Może kupię specjalny nawóz dla palm, taki typowo dedykowany, i troszeczkę je podkoksuję. Głównie mi chodzi o wiotkość liści, te liście jakieś takie cieniutkie, ale zresztą jak kiedyś byłem w palmiarni, to pamiętam, że tam też takie mieli te liście słabe. No i jest różnica, bo jak te palmy kupiłem, to te liście były takie, wiecie, bardziej takie mocniejsze, sztywniejsze. Nie wiem, czemu się tak porobiło. Jak ktoś się na palmach zna, no to może mi pod spodem napisać. Zobaczcie, takie bidne, bidne piórka. One zresztą trochę są przysuszone, bo ja je trochę suszyłem zimą, żeby niezbyt szybko rosły, żeby się trochę hibernowały, no bo wiecie, światła w mojej zimowni praktycznie wcale, tyle co przez okno wpadnie, czyli takie totalne minimum. Wyjąłem też z zimowiska strelicję, to wszystko tutaj się musi troszeczkę do słońca przyzwyczaić, żeby tego nie pojarało. No i też salicja makrokarpa, która była w domu, czyli ten taki owoc truskawkowy, świetny, bardzo fajny i przyjemny. W tym roku to już chyba tego będzie naprawdę dużo. Spróbuję to ukorzenić powietrznie. Są tu takie dość fajne pędy, może na przykład ten. Muszę też to opryskać, bo tarczniki się mi skądś przyplątały. No i wiecie, ta słodka spać się pojawiła na liściach, która zresztą zaczęła się pokrywać lekką pleśnią, bo tak się dzieje w pomieszczeniach. Tu to na listkach wyraźnie widać. I to trzeba wszystko umyć i opryskać na tarczniki. Tutaj wylądowały chwilowo wszystkie figi, jakieś miejsce może dzisiaj czy jutro im znajdę. Wszystkie figi pączkują, tym razem nie wkładałem już ich do szklarni. Spróbuję je pokoksować fajnie wiosną, żeby ruszyły. I spróbuję metody z odcinaniem wierzchołków, czyli jak się zawiążą owoce, żeby odcinać wierzchołki w cudzysłowiu, bo podobno wtedy owoce szybciej dojrzewają. Tak zresztą też widzowie pisali w komentarzach. No zobaczymy, czy to zadziała. W zeszłym roku niektóre figi okazały się strzałem w dziesiątkę, niektóre strzałem w jedynkę. Różnie było. Zobaczymy, czy w tym roku to się powtórzy, czy to jest tylko kwestia danego roku, że w danym roku jedne odmiany lepiej, w innym roku drugie odmiany lepiej. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Te wierzchołki to tak naprawdę nie będę odcinał, tylko założę po prostu ukorzenienia powietrzne, bo dużo widzów pyta o niektóre odmiany, więc muszę je troszeczkę porozmnażać dla Was. Ta kolekcja fig, no słono mnie kosztowała, ja ją z Anglii sprowadzałem, no teraz są już duże, ale jako takie malutkie sadzonki 10-centymetrowe, zresztą niektórzy widzowie też je sprowadzali. Ja już nie pamiętam, ile sztuka kosztowała, ale coś tam chyba z przesyłką to było chyba tam blisko 70-80 zł, na dzień dzisiejszy to już pewnie po podwyżkach ze stówkę będą chcieli, no ale już się z Anglii nie da sprowadzać, bo Anglia wyszła z Unii i rośliny nie przejdą granicy. Muszą mieć już nie paszporty fitosanitarne, ale no takie grubsze papiery, których tamten sprzedawca nie dostarcza. Tutaj widzę, że pączkują granaty. No i fajnie, bo te doniczkowe sobie w garażu siedziały. W ogóle tego wszystkiego w garażu nie podlewałem w zimę. Ani razu korzystało to z wilgoci, która jest naturalnie w powietrzu i ta, która pozostała w donicach. Granaty, które były na dworze, wyglądają na suche, także one w zeszłym roku już były takie podsuszone po zeszłej zimie, a ta zima chyba je totalnie dokończyła, ale one były dla testów i tutaj też jest granat i z tego nic po prostu nie ma. Tutaj mamy palmy, które widzieliście w tym odcinku, ale w zeszłym tygodniu, bo przypomnę, że to jest odcinek łączony. No i zobaczymy, co z tymi palemkami będzie. One na razie wyglądają, jakby miały zdechnąć za 5 minut. Słabo to wygląda. Mam nadzieję, że ruszą, ale jak to mówią, nadzieja matką głupich. No zobaczymy, co z tym będzie. Wielka big cytryna po weekendzie i po podlewaniu odżyła. No zobaczymy, czy to będę szczepił. Dajcie znać w komentarzach, co byście zrobili. Nie wiem, czy poczekać, aż się puszczą pączki, czy się pojawią pąki kwiatowe, w które bardzo wątpię, czy po prostu od razu ją szczepić i za jakieś 2-3 miesiące, jak się przyjmą pączki, bo to bym na oczka pewnie szczepił, no to obcinać gałązki sukcesywnie i zmuszać ją do wypuszczania pędów już na tych szczepionych częściach. No i będziemy już kończyć. Zobaczcie, to ta czereśnia, którą pokazywałem Wam w tym odcinku, ale tydzień temu, już się rozkwitła. Czmiel tu ma ucztę. No i wszystko po kolei zaczyna kwitnąć. Patrzcie, ile mi jeszcze cięcia czeka. To wszystko tu trzeba kiedyś, no już nie w tym roku, ale
sukcesywnie po trochu oczyszczać. To na przykład jest rząd dzikich śliwi. On się ciągnie aż tam do końca, tego jest mnóstwo. Wszystko to są dzikie śliwy, które w sumie dają owoce. Dziękuweczka za oglądanie, a w następnym odcinku przejdziemy się do cytrusów, które już w sumie wyjąłem częściowo i dzisiaj lub jutro wyjmę resztę. Na razie, do następnego.